Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, witajcie ponownie. Dzisiaj będzie krótko i na temat. Dawno, dawno temu rozmawialiśmy o temacie stare per. Kiedy używaliśmy stare per, w jakich sytuacjach i co to w ogóle ma wspólnego z dzisiejszym odcinkiem, skoro już o tym mówiłam? Jeżeli jeszcze nie przerobiliście z jakiegoś powodu odcinka o imperfetto, to polecam najpierw posłuchać tamtego tematu i dopiero wrócić do tego. Dzisiejszy odcinek bowiem będzie z imperfetto powiązany. Kiedy w czasie teraźniejszym używaliśmy zdań z stare per, mieliśmy na myśli, że coś zaraz zrobię, za chwilkę coś się wydarzy, czyli na przykład sto per uscire, zaraz wyjdę, właśnie wychodzę z domu. W czasie przeszłym również tego typu zdania możemy zastosować, ale niestety czasownik nam się oczywiście zmieni. Potrzebna nam tutaj forma czasu przeszłego. Do tego potrzebne nam właśnie imperfetto. Możemy więc powiedzieć w czasie przeszłym, że właśnie coś miałam zrobić, właśnie coś mieliśmy zrobić, odmieniając czasownik stare w imperfetto. Stavo, stavi, stava, stavamo, stavate, stavano. Do tego typu wyrażeń w czasie przeszłym będziecie więc potrzebowali czasownika stare, odmienionego w imperfetto oraz bez okolicznika. Na przykład stavo per uscire. Właśnie miałam wychodzić. Stavamo per mangiare. Właśnie mieliśmy jeść. Ktoś dzwoni do drzwi. Wy się strasznie spieszycie, no ale oczywiście otwieracie. A tam wasza przyjaciółka, która pyta, dove vai? A wy na to? Stavo per andare al lavoro. Właśnie miałem wyjść do pracy. Miałem właśnie wychodzić. I mówicie to oczywiście z jednym butem na nodze. Tak strasznie się spieszycie. Czyli w domyśle, no nie mam dla ciebie czasu. Sorry, innym razem. Stavo giusto per uscire quando mi hai telefonato. No właśnie miałem wychodzić, kiedy do mnie zadzwoniłaś. Spotykacie się z koleżanką na kawie. Opowiada wam jakąś super cudowną, interesującą historię, kiedy nagle prawie się wygadała. Coś wam miała powiedzieć ciekawego, ale no, skapnęła się, zorientowała się i zmieniła temat. No i wy tak niepostrzeżenie, delikatnie chcecie oczywiście do tematu wrócić i mówicie. Stavi per dirmi qualcosa? Miałaś mi chyba coś właśnie powiedzieć, nie? Mi stava per raccontare tutto quando è venuto Paolo. No miała mi wszystko opowiedzieć, kiedy przyszedł Paolo. Dzwoni do was kolega. Odbieracie i mówicie. Stavo giusto per telefonarti. No właśnie miałam do ciebie dzwonić. E tutto per oggi było krótko i mam nadzieję konkretnie i zrozumiale. Widzimy się za tydzień. Vi auguro un buon fine settimana. Ci vediamo! Ciao ciao!